Czy wiesz, dlaczego najczęściej nie czujemy się kompletne? Nie dlatego, że czegoś nam brakuje w naszym zewnętrznym świecie. Nie dlatego, że coś jest z nami nie tak wewnętrznie. Nie dlatego, że nasze myśli są niewłaściwe. I nie dlatego, że czujemy coś, czego czuć nie powinnyśmy. Czujemy się niekompletne, bo nieświadomie wybieramy, by wierzyć, że coś jest z nami nie tak, że coś się dzieje nie tak, czegoś brakuje nam czy światu. Czujemy się niekompletne, bo dajemy ogrom uwagi myślom braku, z nimi zostajemy, im powierzamy swoje życie. Czujemy się niekompletne, bo kiedyś uznałyśmy i wciąż tkwimy w tym przekonaniu, że nie możemy czuć pewnych rzeczy, że coś nie może się wydarzać w nas i dookoła nas. Zamykamy się tak, odcinamy, uciekamy od samych siebie. I czujemy się niekompletne tylko wtedy, gdy nie uznajemy w pełni siebie, ze wszystkim, co nas wypełnia, co zarysowuje naszą obecność w świecie, jest przejawem naszej indywidualności, wyjątkowości, co stanowi jedyną w swoim rodzaju mozaikę myśli, emocji, postaw, schematów. Zamiast się tym zachwycać, być świadomą siebie i wybierać to, co prowadzi nas poza lękowym nawykiem, podważamy swoją kompletność. Myślimy, że nie mamy dostępu do tego, co od zawsze, na zawsze nami jest, będzie i było. I czujemy się niekompletne, gdy brakuje nas w nas, bo nie patrzymy na siebie prawdziwie. Czujemy się niekompletne, bo stworzyłyśmy sobie wyobrażenie kompletnego życia, tego, które ma spełniać pewne warunki, coś zawierać, wpasowywać się w pewne ramy. I tego obrazu nieraz i całe życie szukamy. Jakby to było, gdybyś teraz, bez odkładania, czekania, analizowania, po prostu tu i teraz się zatrzymała, spojrzała na siebie i swoje życie i powiedziała temu wszystkiemu: tak. Tak, ma prawo być wszystko to, co jest. Tak, ja mam prawo być dokładnie taka, jaka obecnie jestem. Tak, mam prawo mieć te wszystkie doznania. Tak, mam prawo być taka niezorganizowana, wkurzona, zamotana. Tak, mam prawo mieć te podszyte lękiem myśli. Tak, mam prawo wątpić, czuć to, co czuję. Tak, wszystko dokładnie ma prawo być takie, jakie jest na ten moment. I ten wyraz twarzy drugiego człowieka, jego do mnie stosunek. I tak, mam prawo gubić się, szukać, nie rozumieć. Mam prawo czuć się bezsilna. A potem z całą, nie wiadomo skąd przybyłą mocą, nagle się cieszyć, ciekawić, ekscytować. Być jak chorągiewka, ciągle się zmieniać. Nie jestem przecież i nigdy nie będę wyryta z kamienia. Jestem zmienna, witalna, płynąca, żywa. Mam prawo być taka frywolna, nieroztropna, spontaniczna, wolna. Tak, mam prawo o siebie dbać i nie dbać. Mam prawo spoglądać do lustra i czuć, że siebie kocham. A potem, następnego dnia, jakoś tak nagle siebie nie lubić. Mam prawo mieć każdy pogląd, każdą perspektywę, nastrój, moment, odczucie. I tak, mam prawo mieć wobec tego osąd, tak jak i mam prawo mieć myśl oceniającą ciebie. I ty masz do tego prawo. Mamy prawo być mądrzy i głupi, zabawni i nudni, weseli i smutni, poważni i niepoważni, przyziemni i uduchowieni, pełni witalności i zmęczeni, negatywni i pozytywni. I dając sobie to prawo do wszystkiego, co się we mnie, w tobie, dookoła nas wydarza, nagle, ku umysłu zdziwieniu, nagle wszystko jest okej. Nagle jest lekkość, spokój, kompletność. I nagle wiesz, że jedynym powodem, dlaczego nie czujesz swojej kompletności, jest wypieranie siebie
i tego, co jest. Gdy przyjmujesz życie w każdej jego odsłonie i z tego miejsca sięgasz po to, co jest przez ciebie preferowane, jest okej tu, gdzie jesteś i tam, gdzie zmierzasz. Tu i teraz, bez wyobrażeń, czekania, zbędnych starań, właśnie teraz czujesz się i jesteś kompletna. Manifest kobiety kompletnej, bo od kompletności nie dzieli cię żadna, ale to żadna odległość.